Witam Was i na Wasze zdrowie. Kolejny temat dzisiaj. Czarny czosnek. Inne słowo, fermentowany czosnek, ale chyba on mówi lepsze. Witam Was. Co i jak? Jak robiliśmy ostatnio film, to ktoś film o suplemencie Delvita, który robiliśmy, także o ten do oczyszczenia organizmu, ktoś napisał w komentarzu, nie ma to jak czosnek. W tym momencie troszeczkę się zaśmiałem, ponieważ już wiedzieliśmy, że będziemy robić ten film, ponieważ ten czosnek już znaliśmy, już rozmawialiśmy również z producentem, który to robi. Także już wiedziałem, że będzie ten film o czosnku, także proszę Pana, specjalnie dla Pana dzisiaj film o czarnym czosnku. Czarnym czosnku film już był jakiś czas temu, robiliśmy, tylko dostaliśmy wtedy chyba z dwie główki z Hiszpanii, czy główka nawet, bo już nie pamiętam, to już było dawno, dawno temu. I był to naprawdę bardzo dobry czosnek. Później próbowaliśmy go kupować tutaj w marketach. Eby, ja nie jestem bardzo widoczny. Później próbowaliśmy go kupować w różnych marketach, ale niestety, jakby to powiedzieć, to nie było to samo, co wtedy mieliśmy tam z tej Hiszpanii. Tak się złożyło, że jakiś czas temu po prostu byliśmy w jednym sklepie zielarskim, w którym często bywamy, i właśnie ta pani miała ten oto czarny czosnek. I wtedy tak się troszeczkę zastanawiałem, mówię, a ile to kosztuje? Zapytałem. Ponieważ w markecie jedna główka kosztuje 10 zł, także jest to dosyć kosztowna zabawa. Ale tam się okazało, że to tam 3 dychy z hakiem kosztowało, no to ja mówię, wow, dobra cena. Bierzemy. Bardzo dobra cena. Wzięliśmy od razu sobie parę tych paczek na zapas i tak zjedliśmy w domu i mówimy, to jest to. No i w tym momencie podjąłem właśnie kontakt do tego pana, który to produkuje. To jest tutaj na dodatek jeszcze bieszczacki czosnek, czyli praktycznie jak i po sąsiedzku. To znaczy, ten czosnek jest rosło tutaj w Polsce. Tak jest. Jest bio. Jest bio i wszystko ten produkcję na fermentację to też jest tutaj w Polsce. To znaczy, są bardzo dużo ludzi, którzy pytają, ale po co wy cały czas robicie to? Teraz mamy polski produkt. Tak jest. No to nie jest pierwszy polski produkt, ponieważ nie. Materace, poduszki Trines też jest polski produkt. I więcej tego zresztą już było. Także macie bieszczacki czarny czosnek. Załatwiliśmy Wam również zniżkę, jakby nie było, na niego. Także macie kod SHAMAN21 z małych liter napisane. Dostaniecie 5% rabaciku na czarny czosnek. Czosnek jest naprawdę palce lizać. To nie jest taki zwykły czosnek jako biały. W właściwościach czosnku wiemy wszyscy, jakie są. Są olbrzymie. Jednak to jest czosnek fermentowany. Jak wiadomo, fermentacja jest taką jak gdyby mocną dziedziną polskiej strony, jak tak to mniej więcej nazwę, ponieważ my znamy ogórki kiszone, kapustę kiszoną, gdzie Unia Europejska powiedziała, że to jest zepsuta żywność i w sumie tego nie powinno być w obiegu. Tak nazwali to, bo ja wiem, bo ja tam miałem problemy kupić na przykład ogórki kiszone. No, musiałem zawsze po polskich sklepach jeździć i szukać w Holandii, bo nigdy nie było i tam mówili, nie, to jest zepsute, tego nie powinno się sprzedawać. Tak to mniej więcej wygląda. Fermentacja żywności, jak wiemy, poprawia bardzo często jej właściwości również. Jak wiemy, mamy na przykład w czerwonym winie dużo więcej polifenoli niż w samych winogronach, które o tak są. Dodatkowo mamy w kapuście kiszonej na przykład mamy więcej witaminy K i różnych innych rzeczy, kwas mlekowy, który tam powstaje, czego znowu w zwykłej białej kapuście nie mamy. To samo tyczy się kefiru, jogurtów, które również są przefermentowane. Wtedy tam już jest to lepiej do strawienia, ponieważ ta kazeina i to wszystko już jest natrawione. Ocet jabłkowy na przykład również poprawia nam trawienie, polepsza. Co tam jeszcze? Chleb na przykład, jeżeli go robimy na zakwasie, taki oryginalny, to on już też jest o niebo lepszy niż ten na drożdżach, ale nie sugerujmy się tutaj tym, teraz, że ja to tak powiedziałem, ponieważ to dalej nie jest ten dobry produkt, który był kiedyś z tych zbóż, które były kiedyś, ponieważ to nie są te same zboża.
Także my się trzymamy od chleba daleko, pomimo że ten na zakwasie byłby lepszą alternatywą, ale to nic dla nas. Kiedy wejdziecie w Holandię i wyszukajcie taki specjalny kwaśny chleb, po holendersku nazwa jest zuurdesembrood. Tak jest. Proszę bardzo. Mamy jeszcze soję na przykład, która jest dużo, dużo lepiej strawna. Oczywiście, że to będzie teraz taka soja, nie GMO i tak dalej, to już zachowanie tych wszystkich właściwości. Jest dużo, dużo lepiej strawna na przykład w formie fermentowanej, czyli typowe na przykład tempeh, które tam jest i tak dalej, i tak dalej. Natto też się robi z soi i tak dalej, i tak dalej. Także jeżeli chodzi o fermentację, to jest naprawdę bardzo fajna, ciekawa rzecz. Co dodatkowo, jeszcze czarny czosnek również posiada dużo więcej jednostek przeciwutleniających. Tak to prosto nazwę, żeby wam tutaj nie sypać pojęciami. Ponieważ zwykły czosnek ma tych przeciwutleniaczy około 100 z czymś jednostek, za to czarny czosnek ma ich ponad 190 tych jednostek przeciwutleniających, czyli po prostu jest dużo lepszy dla naszego organizmu. Również ja chcę mówić do was od doświadczenia mojej matki, od ten czarny czosnek, bo wysłałam do niej jeden od tej paczki na święta. No ta paczka to było wysyłane przed 5 grudnia, zanim tam doszła, to ledwie co na święta prawie się zdążyła. To było od tutaj najpierw wysyłane na transport do Warszawy, później Warszawa ze samolot do Den Haag i później ze samochód transportowany na mój matkę. No, była przygoda z paczką. Czarny czosnek jest, tak jak mówię, po prostu dużo, dużo lepszy w smaku. Również tak jak jej mama go próbowała, też jej dużo, dużo lepiej smakował. Ale to do smaku to za chwilę jeszcze przejdziemy. Jeszcze co do właściwości. Zwykły taki czosnek, jedząc 1-2 ząbki dziennie, to jest ok. To tutaj pomaga również obniżyć ciśnienie i tak dalej. To sprawdzała też jej mama, ale to musi być regularnie stosowane. To nie jest, że dzisiaj wezmę sobie tak, a jutro znowu zapomnę, pojutrze znowu wezmę, a tu nie. Nie, tu musi być rygor zachowany, to musi być codziennie po prostu stosowane. Jednak u części osób niestety pojawiają się problemy gastryczne. Po prostu nie mogą strawić surowego takiego czosnku, czy nawet i pieczonego nie mogą, ponieważ on zawiera alicynę. Alicyna jest to substancja obronna czosnku, że jeżeli by coś przyszło i by ją nadgryzło ten czosnek, to ona wtedy się aktywuje i zaczyna się wytwarzać. Stąd też, jeżeli zwykły czosnek pokroimy, było zawsze zalecane, żeby go chwilę zostawić, żeby ta alicyna się aktywowała, tak około 5 do 15 minut. To jest właśnie to, że jak go pokroimy, to on wtedy wie, coś mnie atakuje i zaczyna tej alicyny coraz więcej produkować. To jest substancja czynna, która jest w czosnku, czyli ta, która działa na nas i nam pomaga. Jednak niektóre osoby nie mogą tego stosować, ponieważ będą mieli właśnie te problemy gastryczne, mogą mieć zgagę i tak dalej po czosnku. Różne ekscesy dziwne wychodzą z tego. Bonusem tego jest, że ten czosnek ma wszystkie właściwości zwykłego czosnku, tylko że one są dodatkowo jeszcze troszeczkę silniejsze, ale ta alicyna przechodzi w taką troszeczkę jak gdyby inną substancję, nie chcę tutaj wam sypać tymi pojęciami, że przez to mogą wszyscy to zjeść i praktycznie nie ma tutaj problemów gastrycznych, jeżeli chodzi o to. I można też tego zjeść więcej, ponieważ my na dzień, ale to my zjadamy na dzień, między 2 a 3 główki, nas absolutnie nie musicie naśladować z tym czosnkiem. Ogólnie mówi się, żeby jeść po parę ząbków, chociaż jak tam ktoś całą główkę zje, też się nic nie stanie. My jemy więcej, bo tak po prostu my zawsze jedliśmy surowego czosnku już kiedyś dużo. Tego nasze organizmy są do tego przystosowane, ale wy nas nie musicie naśladować. Wręcz jest to niewskazane. Ale ty już mówiłeś 2-3 główki. Mhm. Ale nie mów tego nawet lepiej. Zachowaj to do siebie. Ponieważ ona potrafiła niekiedy więcej. Wy wiecie, na czasem ja robię takie ekstremalne rzeczy. Też robiłam to na to. Ja nie mówię wam ilość, co to było, ale nic nie zostało
do mnie, bo kiedy są młode ludzie i oni chcą mieć takie ilości, nie wiem, albo to jest dobry przykład, czy nie. Ja wiem moje ilości, co jest dobre na mój ciała. Tak jest. Także trzymajmy się tego, jedna główka na dzień starczy. Absolutnie. Tak. Aż za na dobrze. Ewentualnie dwie, ale to już dla osób, które są bardziej zahartowane. I to wtedy też, oczywiście też trzeba patrzeć na wielkość, nie? Bo niekiedy się tam trafi taka główka, to wtedy takie już dwie nie, nie? Ale jak znowu będzie taka mała, no to wtedy można dwie na przykład zjeść. Bo to wiadomo, są różne wielkości tego i jest to po prostu super. Już dawno odkryto przeciwbakteryjne działanie typowo czosnku, czyli takie odkażające, również też i na inne rzeczy on tam działa, których z wiadomych przyczyn tutaj nie będziemy wymieniać, bo chcemy ten film zachować w takiej formie, żeby on tutaj był, żeby nie wyparował znowu. Także tutaj również to też zostało już dawno, dawno temu wszystko udowodnione, rozrzedza również krew i tak dalej. Problem jeszcze jest tylko taki, że teraz ten zwykły biały czosnek, żeby on uzyskał takie super właściwości właśnie w naszym organizmie, trzeba zjeść go dużo. Przy zjedzeniu go dużo już mogą pojawić się, tak jak Wam mówiłem, różnego rodzaju problemy zdrowotne dodatkowo, czyli na przykład mogą pojawić się wymioty, nawet nudności, bóle brzucha, zgagi i wszelkiego rodzaju. U niektórych osób występuje to już nawet po zjedzeniu jednego ząbka, także tutaj nie ma takich za bardzo sztywnej reguły, bo tak jak mówię, zawsze każdy z nas jest inny. Również za duże ilości zjedzenia zwykłego czosnku może również powodować problemy z wątrobą, jak najbardziej. Może nawet w skrajnych sytuacjach dojść do uszkodzenia wątroby. Może również wywołać niedokrwistość, czyli anemia. Również może z czosnku się pojawić, jeżeli będziemy go za dużo jedli. Białego, cały czas mówimy teraz o białym, żebyśmy nie pomieszali. Dodatkowo jeszcze jakieś zawroty głowy mogą wystąpić, jeżeli tego będzie też za dużo zjedzone. Oraz również jeszcze mogą się pojawić nawet i wysypki skórne przy zbyt dużej ilości tego wszystkiego. Ale tego wszystkiego nie mamy teraz stosując czarny czosnek, ponieważ on nie ma tych wszystkich właśnie efektów ubocznych, które posiada biały czosnek. Czyli tutaj również zachowujemy całość pozytywów, ale nie ma negatywów. I to jest właśnie najfajniejsze. Nawet znika jeden z takich najważniejszych argumentów ludzi, którzy mówią, ja nie jem czosnku, ponieważ nie chcę śmierdzieć czosnkiem dla innych ludzi. Tak, fakt, coś na ten temat wiem, ponieważ mój dziadek zawsze czosnku się objadał i później jak ktoś z nim rozmawiał, to wszyscy uciekali na boki od niego. Kiedyś nawet zatrzymała go policja, bo na rowerze jeździł i miał mieć kontrolę właśnie, czy czegoś nie wypił. I pan policjant mu powiedział, huchnij pan. Jak mu huchnął, to ten tylko ręką machnął, powiedział, jedź pan już. Mu huchnął takim czosnkiem, także było grubo. Także po tym czosnku, po czarnym czosnku, nie ma tego zapachu właśnie typowego czosnku z ust. Czyli najgorsza rzecz dla wielu ludzi, dlaczego nie jedzą czosnku, tutaj nie ma tego po czarnym czosnku. Możecie zjeść i iść bez problemu do pracy, nikt nie będzie uciekać przed Wami. Dodatkowo, również przez to, że jest on fermentowany, zwiększa nam się tutaj nasza odporność całego organizmu, ponieważ ma to wpływ na jak najbardziej pozytywną florę bakteryjną w naszych jelitach, przez co ona się zwiększa. To tak wszystko działają, ogólnie wszystkie kiszonki tak działają, tak to mogę powiedzieć. Nie tylko i wyłącznie czarny czosnek, ponieważ to ma bardzo wiele zalet, jest to przekazywane z pokolenia na pokolenie, jak to po prostu robić i tradycja fermentacji jest naprawdę bardzo, bardzo długa, jeżeli o to chodzi. Co dalej jeszcze ciekawego jest tutaj? Również kwasy fitynowe, jeżeli jakieś występują, to są te właśnie substancje, których już kiedyś Wam mówiłem o moczeniu orzechów na przykład, które nam z ciała ukradają jeszcze nasze składniki, różne minerały i tak dalej, po prostu muszą one się usunąć, żeby ten kwas fitynowy wyciągnąć. On również przez fermentację zanika tutaj i poprawia to całkowicie strawność i lepsze przyswajanie wszystkich dobrodziejstw, które nam te produkty dają, niż jeżeli byśmy je zjedli po prostu tak. Dlatego to jest akurat film o moczeniu orzechów, dlaczego warto moczyć orzechy. Jak piszecie, to na pewno Wam wyskoczy. Jak nie zapomnę, to on tam teraz będzie u góry w tym i, ten film, ale mogę zapomnieć.
Co do czarnego czosnku, to jest chyba już ponad 700 badań, które były wykonywane, jeżeli chodzi o ten temat, i wszystkie pokazują praktycznie jednoznacznie jego pozytywne działanie, jego pozytywne właściwości również na układ sercowo-naczyniowy, ma duży wpływ tutaj też, oczywiście korzystny. Także to masa jest tych badań, to możecie sami sobie poszukać, każdy znajdzie, jak wiecie, gdzie szukać badania medyczne. Niektóre oczywiście trzeba opłacać, żeby po prostu dostać dostęp do nich, bo nie wszystkie są oczywiście takie bezpłatne, żeby tam sobie wyjść. Niektóre trzeba po prostu zapłacić, wiadomo. Nic dziś nie jest za darmo. Podczas właśnie tej fermentacji, w której przechodzi czarny czosnek, alicyna zamienia się w tak zwane SAC, czyli w tak zwaną saliocysteinę. I ta właśnie jest taka korzystna dla nas. Podczas również tej fermentacji cukry zawarte w czosnku oraz aminokwasy ulegają też pewnej takiej reakcji razem i one tworzą tak zwane melanoidy. Czyli to jest właśnie ten typowy czarny kolor tego czosnku, który jest w środku. I to jest właśnie jego zaleta, że on nie smakuje ostro, tylko smakuje słodko. Ma taki lekko jak gdyby posmak wędzonej śliwki nawet, ale to każdy inaczej odbiera ten smak. Aż mi ślinka leci. Na ten ludzie, który mają żona czy mąż Holender, de smak jest to vergelijken met drop, met lakryc. No, podobno troszkę też lekko do lukrecji, ale to do lukrecji już troszkę dalej. No, to jak mówię, każdy to inaczej odbiera. Ale na holenderski drop jest? Tak jest. Dodatkowo czarny czosnek posiada również właściwości przeciwzapalne, tak jak i zwykły czosnek. Jeszcze co do tego zwykłego czosnku chciałem powiedzieć, zauważcie sobie sami, jak jecie ten biały czosnek, czy czasem nie po zjedzeniu jego nie przychodzi wam takie zmęczenie. Jeżeli przychodzi takie zmęczenie, to może to oznaczać, że on nie jest dla was dobry, ponieważ on ogranicza też przepływ tlenu we krwi. I w tym momencie właśnie może być też ta alicyna, która jest, której tutaj nie ma w tym czarnym czosnku. Jeżeli dochodzi do takiego zmęczenia, to może to jednak nie jest optymalna opcja dla was i warto po prostu spróbować na przykład takiego czarnego czosnku albo całkowicie go porzucić. Bo może dojść tutaj nawet i do anemii przez dłuższy czas stosowania tego. I tutaj widzimy, jak bardzo, bardzo właśnie jest om te leren luisteren naar wat je lichaam je laat weten. Po prostu słuchać swojego organizmu, co ci mówi. Dodatkowo czarny czosnek jeszcze pomaga również naszej wątrobie się oczyszczać tutaj z toksyn i wspomaga ją, w przeciwieństwie do białego czosnku, gdzie nadmiar może po prostu wątrobę niestety obciążyć, czego byśmy nie chcieli. Dodatkowo czarny czosnek zawiera również w sobie glutation. Glutationie kiedyś wam już mówiłem, bo pytaliście mnie o EDTA, czy to jest dobre, dlatego ja wam powiedziałem, nie, my nie stosujemy EDTA, my stosujemy glutation. Glutation jest również w tym. Glutation właśnie jest, jak badania pokazały, stoi wyżej nad EDTA, czyli działa lepiej niż EDTA i nie ma tych efektów ubocznych, które ma EDTA. EDTA służy głównie do oczyszczania się z metali ciężkich, także tutaj to zawiera glutation i również może nam pomagać oczyszczać się z metali ciężkich, jedząc tylko i wyłącznie na przykład taki czosnek. To jest tak do tematu dodatkowo. Co jeszcze zauważono w badaniach, że komórki obronne zwiększały się o 160%, jedząc tutaj czarny czosnek, a makrofagi nawet o 290% do góry podczas spożywania całego czarnego czosnku. To jest sporo. Także jak widzicie, takich korzyści tego czosnku jest naprawdę sporo. A teraz jeszcze przyniosę telefon, pokażę wam jeszcze, jak on wygląda w środku. Ale nim jeszcze to zrobię, chciałem jeszcze wam powiedzieć, że czasami może brakować tego czosnku, ponieważ to jest małe gospodarstwo, które to robi. Mają tylko jeden piec jak na razie do robienia tego. Także jeżeli kiedyś będziecie ten film oglądać i wejdziecie tam i po prostu będzie chwilowy brak towaru, to po prostu sprawdźcie za parę dni znowu, albo ewentualnie możecie do nich napisać, zapytać również, kiedy znowu będzie następna porcja gotowa, ponieważ to nie jest tak, że oni tego robią i mają pełne magazyny tego. Oni po prostu mogą zrobić określoną ilość i trzeba poczekać, aż się zrobi nowe, ponieważ to musi siedzieć bardzo długo w takim
piecu fermentacyjnym, nim to znowu się po prostu zrobi. Tego procesu nie da się przyspieszyć, ani nic z tym zrobić, ponieważ byłoby to nawet niebezpieczne, bo dochodziło do przypadków, gdzie po prostu ktoś to próbował w domu robić i wytwarzało mu się, czekaj, co mu się tam wytwarzało? Botulizmy. Botulizmy, właśnie, te bakterie. Botulizmy, tak. O. I to jest śmiertelna bakteria, także to tutaj mogło się skończyć źle. To jest proces, który jest ściśle obserwowany i trzeba wiedzieć, co się robi, żeby robić ten czosnek. To nie jest tak prosto, jak mi się to kiedyś wydawało, że wrzucić tylko do pieca czy do jakiegoś pojemnika i ogrzewać. No do końca tak jednak nie jest. Muszą być spełnione różne warunki, żeby to wyszło. I od botulizmu wiemy, są nie tylko kobiety, również facetów, które idą na specjalne kliniki i mają botulizm tam środkowy. I później ten twarz wygląda, kiedy oni zostają ten, ja nie mogę mówić tę nazwę, ale ten rzeczy, to wygląda jak karton. Jeden plus ten rzeczy na ten botulizm ma. I to jest tylko i wyłącznie ten plus na ten ludzie, które mają spasmy na cały organizm. To nie jest żart, bo było młody facet, również, który miał również inne problemy ze zdrowia, urodził tak jak moja córka. I on miał na ileś czas takie rzeczy z botulizmem, to znaczy on nie miał ból później na ten spazm. Dokładnie. Ale rozluźniało go to wtedy. Ja nie wiem, jak to jest tutaj to w Polsce. To jest specjalne wytwarzanie, to nie jest tak, żeby zwykłe tej bakterii zjeść, bo wtedy się przekręcimy i tyle z tego będzie. Ja tylko mówiłam od Holandii. Też ściśle warunki poddawane i tak dalej. Tak. Wtedy to nie jest tak, że sobie można samemu wyjść, żeby to było jasne. Dobra, idę po telefon, pokażemy wam, jak to wygląda. Tutaj macie właśnie ten czarny czosnek. Tak to wygląda. To jest opakowanie. I teraz będziemy go tutaj rozłupywać. Już was uprzedzam z góry, że jak będziecie to rozłupywać, nie zdziwcie się, jak będziecie mieli nagle czarne paznokcie, tak jak ja mam. Także tak to wygląda i jest po prostu przepyszny. Link oczywiście do czosnku będziecie mieli w opisie filmu, tak jak zawsze. Także tam możecie śmiało zajrzeć i możecie po prostu sobie skorzystać. Dobra, także tyle na dziś. Pozdrawiamy was. Trzymajcie się, hej. I myślę, że jest to jakaś odmienna potrawa na świąteczny stół też, ponieważ smakuje to całkiem inaczej niż zwykły czosnek.